Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie ze studia telewizji Racjonalista TV z Wrocławia. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy w kalendarzu liturgicznym kolejne wydarzenie i to wydarzenie w dodatku najważniejsze, bo wszystkie kościoły chrześcijańskie właśnie te wydarzenia, czyli Wielkanoc, uważają za najważniejsze święto w ogóle w ludzkości i w swojej religii. To święto nazywa się Wielkanoc, tak jak już tutaj powiedzieliśmy. Powiedziałem, ze mną jest dr Radek Czarnecki, przedstawiam Państwu. A program mieści się w cyklu naszych takich programów, pogadanek o, jakby to powiedzieć, nowinkach z kalendarza liturgicznego Kościoła katolickiego. Chociaż tym razem to nie tylko Kościół katolicki, ale również inne kościoły, wszystkie chrześcijańskie uznają to święto za najważniejsze. Nie będziemy oczywiście rozmawiać na temat wyższości tego święta nad świętami Bożego Narodzenia, ale każdy wie, że to święto jest ważniejsze. Znaczy, jak jest, mamy to święto, to ono jest ważniejsze, a jak jest Boże Narodzenie, to tamto jest ważniejsze. Tak. Skąd się wzięło to święto w ogóle? Grzegorz, witam Państwa jeszcze. Mi się wydaje, że odpowiadając na Twoje pytanie, trzeba w ogóle wrócić, cofnąć się, można powiedzieć, głęboko w historię naszego gatunku ludzkiego. Bo trzeba sobie, proszę Państwa, jasno powiedzieć, że to święto jest związane z pewną cyklicznością przyrody. Między innymi z przesileniem wiosennym, kiedy kończy się zima, zaczyna się wiosna, do nas w Polsce przylatują bociany. A skądś odlatują? Ale mówimy tu o Polsce, o Europie. I zaczyna wszystko, wegetacja rusza. Można powiedzieć, że wszystkie ludy w całej historii ten okres traktowały świątecznie jako coś, kiedy umiera coś starego, brzydkiego, a rodzi się coś nowego. Tak. Przesilenie wiosenne. Jest to taki moment, który szczególnie sprzyja temu, żeby zastanowić się nad tym wszystkim, jak to ten cykl trwa. Że to coś umiera, coś się rodzi, czyli odradza. Rezurekcja. Tak, masz rację, Grzesiu. Czyli jest odrodzenie. A poza tym to jest powtarzalne, jak obserwujemy go przez 5, 10, 20 lat, przez całe życie, pokolenia to obserwują, one to widzą. Co roku jest, ten sam cykl się powtarza. A co pierwsi chrześcijanie na to? No pierwsi chrześcijanie, jak wiadomo, pierwsi chrześcijanie, proszę Państwa, nie wiedzieli, że są pierwszymi chrześcijanami. To na pewno. Ponieważ pierwsi chrześcijanie byli normalnymi, pobożnymi Żydami, którzy tak. Świętowali różne swoje święta, a w tym czasie według kalendarza żydowskiego dnia 15 Nisan tak. Świętowano Pesach, czyli święto Paschy, na to mówimy. Jest to święto związane z uczczeniem wydarzenia takiego jak wyjście ludu żydowskiego, czy ucieczka z Egiptu. Bo Pascha, Pesach oznacza w języku hebrajskim coś jak wyjście, jak przejście, jak ucieczka gdzieś skądś. Wędrówka wychodzi, do ziemi obiecanej, jak to. Tak. I ci pobożni chrześcijanie, owszem, w tym czasie świętowali święta, ale to nie świętowali zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, tylko świętowali po prostu Paschę normalnie. Tak samo między później troszeczkę i też w tym czasie mitraizm, który się mocno w Rzymie rozwinął, świętował ogólne święto zmartwychwstania. Po prostu świętowano rezurrekcję, zmartwychwstanie, czyli powstanie z martwych, ale wcale nie w chrześcijańskim ujęciu tego słowa, tylko po prostu. Zmartwychwstanie jako odrodzenie. Na nowo życia w ogóle. Tak. I potem mamy Sobór Nicejski pierwszy, który 325 rok, bardzo ważny sobór, który zajmował się bardzo poważnymi sprawami, ale między innymi też unormował sprawę świąt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tak, to było święto zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ale ten sobór zajmował się innymi bardzo ważnymi sprawami. To święto było rzeczą poboczną. Ale o tamtych ważnych sprawach mówimy teraz. Ale może kiedyś zajmiemy się też tym, bo warto soborem trzeba się zająć. No ale tymczasem powiedzmy tylko o tym właśnie zmartwychwstaniu, że postanowiono, że od tego momentu, początek IV wieku, Konstantyn dochodzi do władzy w sposób krwawo przypadkowy, powiedzmy, zaczyna wprowadzać takie coś, że od tej chwili, jak już wszyscy czcimy to zmartwychwstanie, to teraz czcimy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Może bym i tak to trwa do dzisiaj. Może bym dodał, Grzesiu, jeszcze taką sprawę, że w ogóle problem, jeżeli tak możemy powiedzieć, zmartwychwstania w pierwotnym judaizmie w ogóle nie istniał. Co ci judaiści, Żydzi wcześniej? Nie było zmartwychwstania jako takiego. Dla nich zmartwychwstanie i ducha, i ciała było niemożliwe. Nie wspomina się w tym podstawowym pięcioksiągu, tych pierwszych pięciu najważniejszych księgach Starego Testamentu, o żadnym zmartwychwstaniu nie ma mowy. Nie ma. Zmartwychwstanie w ogóle, czy powstanie z martwych, jest to tradycja perska, babilońska, z tamtego rejonu. W judaizmie zaczęto mówić o zmartwychwstaniu gdzieś w II wieku przed Chrystusem. I gorącymi zwolennikami idei zmartwychwstania, zarówno duszy, jak i ciała, był odłam, nie będziemy tu teraz w tej chwili tłumaczyć, był odłam tak zwanych faryzeuszy w judaizmie, którzy intensywnie propagowali tą ideę. Warstwa arcykapłanów, saduceuszy, była zdecydowanie przeciwna takiej idei, ale warto jeszcze przyznać, że święty Paweł Starszy był właśnie faryzeuszem, zanim stał się gorliwym chrześcijaninem. No proszę bardzo, a dzisiaj faryzeusz to brzmi bardzo tak pejoratywnie. Tak jak ateusz. O, prawie. Prawie. No nie wiem, mi się wydaje, że bardziej jeszcze, bo ateusz to już coś najgorszego. A to fakt. Tak czy tak, mówiłeś tu o pięcioksiągu, a czy w Nowym Testamencie jest jakaś wzmianka o świętach wielkanocnych? O samych świętach wielkanocnych nie ma również. Nie ma. Nie ma nic, zupełnie. Nic. Jest tylko symbol pustego grobu, jak Maria Magdalena na drugi dzień przychodzi do grobu Jezusa, widzi grób pusty. Mhm. I o żadnym zmartwychwstaniu tam się... W ogóle nie ma pojęcia zmartwychwstania, że Jezus zmartwychwstał. On po prostu przeszedł swoją drogę krzyżową. Nie będziemy jej omawiać ani tego, co się działo w ogrodzie Getsemani, ani tego, co się działo podczas ostatniej wieczerzy, która była zwykłą wieczerzą paschalną, bo Żydzi w Paschę spożywali wieczerzę paschalną. I łamali się chlebem. Tamci Żydzi też sobie po prostu robili to, co zwykle. Bo to byli, bo trzeba sobie powiedzieć, Grzesiu, to byli pobożni Żydzi. Tak. Pobożni. Pobożni Żydzi. Wszyscy byli obrzezani, wykonywali przepisy zakonu. Tak. Czyli byli przyzwoici, bo jak pobożni, to przyzwoici. A, no jak najbardziej, do prawowierni, o tak możemy powiedzieć. No. Czyli mamy w Nowym Testamencie opis całych tych wszystkich wydarzeń od Heroda. Tam jest taka masa tego wszystkiego, że żeby to wszystko omówić, to zabrakłoby nam czasu. Ale znamy te sprawy. Wiemy o tym, że takie coś się według Pisma Świętego wydarzyło, chociaż historycznie datu dowodów żadnych nie ma. Jak to w każdej plotce, gdzieś coś tam pewnie jest, jakieś ziarno prawdy, ale potem to, co potem obrasta tym wszystkim, to się robi mit. Jaki jest sens teologiczny tego zmartwychwstania? Otóż, co mówi doktryna kościelna? Jezus jako Bóg pod postacią ludzką przychodzi i daje się w sposób męczeński zabić po to, żeby dokonać pewnego takiego handlowego dealu. Odkupienia grzechu. Tak. Wszystkich nas podobnie. Wszystkie cierpienia i wszystkie grzechy zamieniam na ten jeden akt drogi krzyżowej, podczas którego bardzo, bardzo cierpię. I w końcu umiera. I Ojciec Bóg na to się godzi. Tak, mało tego. Ojciec Bóg sam swojego Syna, czyli samego siebie, na to wskazuje. I wszyscy, którzy by nawet wtedy przeszkodzili Jezusowi i Go uratowali, dokonaliby strasznej zbrodni przeciwko Bogu. Oni nawet by nie mogli tego zrobić. No właśnie. A na przykład taki Judasz wydał Jezusa, prawda? No bo on musiał Go wydać zgodnie z tą machiną. On Go musiał wydać. To dlaczego ten Judasz jest tak nienawidzony, a nawet w niektórych obrzędach ludowych występuje w Polsce takie tak zwane linczowanie czy wyganianie Judasza. Bierze się kukłę ze słomy, ubiera w ubranko i ten Judasz jest ciągnięty
Przez drodze, przez wioskę, inni ludzie lżą, rzucają kamieniami, biją w niego. Plują nawet. Plują, tak, biją w niego rózgami czy kijami, po czym kukła się podpala i wrzuca się do wody, prawda? Tego to Judasza, tak jak marzany, coś właśnie, to jest przejęty, ale tu byśmy przeszli już od razu do tego, do obrządków wielkanocnych, ale może to później troszeczkę o tym powiedzmy. Zastanówmy się nad tym, czy ma to jakiś logiczny sens, bo teologiczny jest taki sens. No jest to teologiczny, każdy sens można sobie teologicznie wytłumaczyć, ale czy jest to logiczny sens w tym, że jeden człowiek podczas jednej drogi krzyżowej, która mogła trwać powiedzmy, nie wiem, godzinę, półtorej, jeden człowiek zebrał wszelkie cierpienia na siebie i odkupił. Czy czasami nie, niezbyt mała zapłata za wieki cierpień ludzkich, które były do tej pory, które są dalej, bo przecież z cierpieniem mamy do czynienia cały czas, na co dzień, z potwornymi cierpieniami. Czy akt ten bohaterski jednego człowieka jest w stanie pokryć wszystkie inne cierpienia? Wiesz co, Grzesiu, zadałeś bardzo trudne pytanie, zarówno teologiczne, logiczne, filozoficzne i psychologiczne. Ja bym może poszedł troszkę innym torem. Jaki sens jest tego? Czy jest sens, żeby człowiek, Bóg, jakiś byt cierpiał w taki sposób? Wystarczy popatrzeć na, nikomu nie polecam tego, pewnie większość z Państwa, z naszych telewizów oglądała Paschę, Pasję według Mela Gibsona. Ja widziałem część tego filmu i po prostu uważam, że to jest epatowanie krwią, okrucieństwem. No w ogóle to jest przesada, chociaż sam ci, co opisują i dokumenty, które mamy z tamtych czasów, był to naprawdę bardzo okrutny proceder. Choć też się nie odbywał tak, jak jest to opisane, jak mówi tradycja chrześcijańska, ale o tym też moglibyśmy inaczej trochę porozmawiać, bo to było trochę inaczej. Ale ja bym zadał też takie pytanie, proszę Państwa. Czy jest sens w ogóle cierpienia, cierpieniem pokrywać inne cierpienia? Cierpienie cierpieniem zwyciężaj. O, Grzesiu, pięknie żeś to ujął. Nie, to jest parafraza. Parafraza wiadomo czego. Chrześcijańska z świętego Franciszka. Nie powiem, że zło złem, zło dobrem zwycięża. Ale bardzo dobrze żeś to ujął. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Czy cierpienie człowieka, porozmawiamy tu o człowieku, bo Jezus w tym momencie był człowiekiem, ma sens. A jeżeli ktoś mówi, że to cierpienie ma sens po to, żeby odkupić, zbawić pozostałych wszystkich ludzi, którzy żyli wcześniej i będą żyć później, czy to ma naprawdę sens? I wtedy, Grzesiu, jak to skonfrontujemy z tym, o co ty żeś zapytał, czyli postawimy na szali te masy cierpienia, które były wcześniej i które były potem i które jeszcze będą, czy to ma sens? No, nie wiem, to może pytanie zostawimy otwarte, natomiast w myśl doktryny katolickiej to ma sens i to najgłębszy po prostu. Na tym polega, można powiedzieć, chrześcijaństwo i tutaj te wszystkie nurty chrześcijańskie, które są bardzo różne i bardzo różnią się wieloma sprawami, to tutaj akurat jednej kwestii nie ma większych różnic. Bo co do innych spraw, czy tam Matka Boska była rzeczywiście, czy nie było jej, czy Trójca Święta jest, czy jest ktoś taki jak Duch Święty, czy coś takiego, to się różnią, różne odłamy. Natomiast w kwestii tego, że Jezus dokonał, prawda, swojego żywota i odkupił, że stał się barankiem, czyli takim, no... Ofiarą przebłagalną, czyli dawne ludy takiego baranka zabijały, dawały Bogu i powiedziały... W ofierze. Zrobimy tak, zrobimy deal. My ci dajemy tego baranka, a ty... Skasuj nasze grzechy. Nie, ty nas zostaw w spokoju albo daj nam powodzenie, szczęście, żebyśmy mogli sobie razem normalnie, spokojnie żyć. Czyli jakieś pioruny, jakieś wrogowie, jakieś zwierzęta złe. Żeby nas omijały. Żeby nas omijały, prawda? A my ci tego baranka. I takim samym sposobem, jako baranka, potraktowano tutaj samego Boga. Czyli Bóg
nie tylko wszedł w ciało człowieka, ale jeszcze wszedł w rolę zwierza. Ofiary. Parzystokopytnego, prawda? I to tak. Jest tym bardziej, czyli baranka, czyli ofiary. Ofiary przebłagalnej siebie samego przez siebie samego. A Grzesiu, bo idziemy w takim, ja uważam... Po bandzie idziemy za bardzo? Nie, ja uważam, że właśnie idziemy właśnie bardzo pozytywnie. Z naszego racjonalistycznego punktu widzenia, bo dalej powinniśmy sobie zadać pytanie takie, czy cierpienie przynajmniej jednego człowieka jest warte tego wszystkiego? I czy ono rzeczywiście zmywa te wszystkie grzechy, które były przedtem i będą potem? I czy to jest warte? Stawiamy to pytanie chyba dla rozstrzygnięcia naszych widzów. To nad tym pytaniem zastanawia się świat przez 2000 lat i jakoś nie widać odpowiedzi, więc pewnie to zostanie tak, jak jest. A my po prostu tylko możemy powiedzieć coś takiego, że tu jako wniosek z tych rozważań, że chrześcijaństwo jako takie jest taką religią, która sama nie została zapisana w Piśmie Świętym, na które się powołuje, tylko została, powstała, wyewoluowała później. Można powiedzieć, że może trochę na bazie Pisma, ale na przykład święta Wielkiej Nocy nie mają w Piśmie Świętym żadnego odzwierciedlenia, jak nie tylko te, cała masa innych świąt. To znaczy, że te rzeczy były wymyślone przez tradycje, przez ludzi, przez przejęte z poprzednich... Adoptowane, to mówi się mądrze. Adoptowane, anektowane. I święto Wielkanocne jest świętem. Klasycznym przykładem. Święta anektowanego z wszystkich ludów, które żyły wcześniej, nie tylko pogańskich, ale i w Babilonie, i w Mezopotamii, i w Egipcie, czczono te przesilenie, prawda? I kojarzono je z czymś takim właśnie, prawda, ze zmartwychwstaniem, z przejściem ze śmierci do życia. Chrześcijaństwo to po prostu przejęło. Bo łatwo było po prostu już ludzi, którzy się do tego przyzwyczaili, do takich obchodów, przekonać, że dalej czcicie to samo, tylko teraz to będzie Jezus Chrystus. Pod innymi mitami, innymi nazwami, tak. Innymi pojęciami. Ewidentnie można powiedzieć, że jest to plagiat. Plagiat wszelkich innych... Bardzo ładnie, że to plagiat. O, modne słowo. Może coś o obrzędach. Może, powiedzmy może tak na początek, że święto Zmartwychwstania Jezusa, czyli święta wielkanocne, są świętami ruchomymi. To znaczy, obchodzimy je w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni wiosennej. Czyli to może być, powiedzmy, teoretycznie od 21, 22 marca, powiedzmy. Powiedzmy od 21 marca teoretycznie, może już się w skrajnym przypadku pojawić do końca kwietnia. Do jakoś do, zdaje się, 25 kwietnia, nie chcę, ale to nie ma znaczenia. Pod koniec kwietnia najpóźniej mogą być święta Wielkiej Nocy. No, bo to możemy dodać jeden cykl z 28 dni, czy 29 księżycowych plus tydzień, prawda? W związku z tym, jak sobie tak obliczymy, to tam możemy w ten sposób tam dojść do tego, ile... Święta ruchome. Święta Paschy były świętem stałym. To był 15 Nisan i koniec. W związku z tym czasami te święta się rozjeżdżają z tymi żydowskimi, ale to mniejsza o to. To nie ma tutaj znaczenia. Tutaj tylko wiemy, że święto Paschy było przejęte po prostu, że akurat Jezus tego skojarzono, że to w związku z tym świętem ten Jezus został ukrzyżowany, chociaż on mógł być ukrzyżowany również na jesień. Czy w lecie. Czy w zimie nawet, prawda? Chociaż tam nie ma śniegu, więc to mogła być zima. Ale powiedziano, skoro zmartwychwstanie, no to umieścimy to tutaj, w tym przedziale czasowym. Niektóre zwyczaje są dosyć ciekawe, na przykład zwyczaj, to już mówiliśmy o tym Judaszu, ale na przykład zwyczaj związany z zajączkiem. Albo z jajkiem, ale o zającu najpierw. Zając jest zawsze przez ludy pogańskie był traktowany jako symbol płodności. No bo wiadomo, zając się rozmnaża tak szybko jak królik. Albo królik tak jak zając. Szybko i dużo. Szybko i skutecznie. O. Jajko. Jajko zawsze było to... Symbol życia. Symbol życia. Jajko w pierwotnych zwyczajach i do dzisiaj nawet niektórych kultywowanych, zwłaszcza na wschodzie Polski, zwyczajach, jajkiem się na Wielkanoc karmi zwierzęta, a skorupki wrzuca się
w pole, żeby obrodziło pole po prostu. To jest taki. Także ja nie sądzę, żeby w ogóle jajko było w jakikolwiek sposób wymienione w Piśmie Świętym. Sądzę, że o jajku nie ma ani słowa. Nie chcę tak. I o zającu tak samo. O zającu podejrzewam, że też nie spotkałem się. Nie to jest. To są przepastne księgi, więc to być może gdzieś tam ktoś spomógł, ale raczej nie ma mowy, zwłaszcza o pisankach nie ma mowy. O pisankach to już jest... Ale z pisankami jest bardzo fajny zwyczaj, no bo kiedyś pisankę wręczał chłopak, któremu się podobała jakaś dziewczyna, tej dziewczynie właśnie. Dzisiaj jest to bardzo, no czasami zwłaszcza dla nieśmiałych ludzi, pewien problem pokazać, że ta dziewczyna mi się podoba, prawda? No, więc, no tak, to podejdziesz i powiesz, no podobasz mi się fajnie, nie? A to może nuda. A poza tym dzisiaj to mogą powiedzieć, że ją molestujesz. Na przykład. Tak. I że to jest seksizm. Tak, tak. Są pewne środowiska, które zabraniają tak, mówienia czegoś takiego. Tak, tak, niestety to tak. No ale to jest inna sprawa, dlatego taki właśnie taka pisanka. Mowa symboliczna. Daje i ta dziewczyna wie, no ten chłopak dał mi, to znaczy, że już nie trzeba nic musi mówić. W sumie może być niemowa, albo może być nawet małomówny, albo nieśmiały i też dopnie swego. Oczywiście. To jest dobra rzecz. Dobra rzecz. Dalej, następny zwyczaj to jest śmigus dyngus. O. No to jest zwyczaj tak stary jak świat. Celem tego było to, żeby dziewczyna miała mokre ubranie, bo wtedy więcej widać. I znowu seksizm. Znowu seksizm, tak, tak. I stare, już nawet nie chcę mówić poganie, o genderze. Poganie wodę traktowali jako źródło życia. Małą roślinkę podlewamy i ona żyje. Co podlejemy, gdzie damy wodę, tam życie. Chrześcijaństwo zrobiło pewną aneksję w tym kierunku, że teraz będzie to obmywanie z grzechów. No bo wodą obmywamy z grzechów. Czyli rodzisz się na nowo. Bezgrzeszny jesteś. No tak. No ale to jest taki troszeczkę pokrętna interpretacja tego, ale wcześniej było, to znaczyło to zupełnie coś innego. To świadczy o tym, że chrześcijaństwo przejmuje zwyczaj, nadając mu inny wymiar, inny sens. Sens taki, jaki jemu jest potrzebny, czyli obmycie z grzechów. Wcześniej poganie nie mieli konieczności obmywania się z grzechów. No to w ogóle nie było pojęcia grzechu. Nie było pojęcia grzechu, nie było pojęcia grzechu. Bo grzech jest to wymysł chrześcijański. Tylko. I my jako niechrześcijanie nie mamy grzechów. No tak. Wiecie, że ja nie mam grzechu i to mogę powiedzieć. Ja tak samo. A chrześcijanin, gdy powie, że nie ma grzechu, to zgrzeszy, ponieważ samo powiedzenie, że nie ma grzechu. Że nie masz grzechu, to już jest grzech. To jest grzech. Nie wiem przeciwko któremu to przekazaniu, ale to mniejsza. Ale chciałem ci, Grzesiu, jeszcze mówisz o bardzo ciekawych i bardzo interesujących rzeczach, ale chciałbym jeszcze wrócić do takiego momentu, że z tym zmartwychwstaniem Jezusa, Jezus człowiek i Bóg zmartwychwstaje, to na kanwie tego, co ty żeś mówił, że chrześcijaństwo zaadoptowało bardzo wiele zwyczajów, kultów, nawet mitów, bo tak to możemy powiedzieć, na Bliskim Wschodzie, czy w całym tym obszarze helenistycznym, czyli rzymsko-greckim, było mnóstwo bóstw, bogów, którzy zostali zabici i po 3 czy 4 dniach zmartwychwstali. Już nie będziemy przypominać tego, przecież mówiliśmy kiedyś swego czasu o Ozyrysie, był taki bóg Adonis. Trzeba sobie też jeszcze przypomnieć, proszę Państwa, że taki znany bóg Marduk, to w Mezopotamii i w Babilonii, również został zabity, biczowany, taka jest właśnie cała... Cierpiał za grzechy. Nie cierpiał za grzechy, no po prostu go... Cierpiał. Ale nie za grzechy. Oni nie mieli pojęcia grzechu, nie znali i potem po 3 dniach Marduk zmartwychwstał. Także to już wszystko to jest adoptowane. To bardzo ładnie, żeś to... Jest to adoptowane, jest to przyjmowane dla swoich celów. Chrześcijaństwo wzięło to jako śmierć, zmartwychwstanie Jezusa. On odkupuje grzechy, staje się takim, prawda, bohaterem dla wszystkich. Tak. Ale co dalej się dzieje? W XIX wieku Polska jest pod zaborami i nasz poeta Wiersz pisze Dziady. Bardzo piękną... Piękny utwór, no piękny jak piękny, na pewno romantyczny, gdzie dochodzi do wniosku i stawia tezę, że Polska jest Chrystusem narodu. Prawda? Czyli ta legenda ma dalszą swoją kontynuację. Prawda? Polska cierpi pod zaborami po to, żeby wyzwolić inne narody, tak jak Chrystus cierpiał. Nie będziemy się zagłębiać, bo byśmy tu musieli egzegezę bardzo dokładną zrobić. Że jest to bardzo takie chwytliwe. To jest chwytliwe. To jest takie, można łatwo złapać, fajny pomysł, prawda?
No, jeżeli to się zamyka w obrębie literatury, no to można sobie jeszcze poczytać czasami. Ale to potem idzie na bardzo niebezpieczne meandry. No, właśnie o to chodzi, że potem jeżeli na bazie tego budujemy filozofię, czy konstruujemy cywilizację na tej kulturę społeczną, narodową, to jest bardzo niebezpieczne, moim zdaniem. No i to jest coś, co ewidentnie wykrzywia cały obraz rzeczywistości. Jeszcze można coś powiedzieć. Tu nie powiedzieliśmy jeszcze o tej sprawie, że w językach germańskich Wielkanoc to jest Easter po angielsku, Ostern po niemiecku. Bardzo podobnie, tak jak bogini Isztar na Bliskim Wschodzie, można powiedzieć, bo wielu ludzi mówią. Albo ta brytyjska czy zachodnioeuropejska Eostra też podobnie wszystko brzmi. Bo to oznacza, że to jest wschód. Zresztą East, wschód. Ost to jest wszystko wschód. Kulty lunarno-solarne, przesilenia zimowo-wiosenne. To wszystko jest związane ze wschodem, z narodzeniem się nowej cywilizacji. Dlatego na przykład jest w języku też niemieckim i angielskim niedziela to jest albo Sunday, prawda? Czyli dzień słońca. Tak. Dzień słońca. To są jednak tutaj pozostałości tych solarnych, prawda, naszych. Bo one przyszły ze wschodu. Tak jak chrześcijaństwo. Tak jak trzej mędrcy też przyszli ze wschodu. Też przyszli ze wschodu. I wszystko nam tutaj. I słońce też wstaje na wschodzie. Zazwyczaj. Tak. A chciałbym jeszcze tu Państwu, też jej zwrócił Grzesiu, na kapitalną rzecz z tą boginią Eoster, żeby Państwo sobie pooglądali w internecie wizerunki, obrazki związane z boginią Eoster. Może do tego materiału włączymy te obrazki. Może, bo są, nie będziemy mówić o czym, o co one przedstawiają. One są wielce znamienne. Tak, wielce znamienne. Tak czy tak, jakby cokolwiek by nie powiedzieć o tym święcie, no to jest to, jest to święto tradycyjne, które ma... Ważne dla chrześcijan. Ważne dla wszystkich. Dla nas ateistów o tyle ważne, bo ciekawe, bo się możemy o tym popatrzeć trochę na ten świat, że taki jest, jaki jest. To święto jest obchodzone przez większość ludzi, chrześcijan, bez jakiejś takiej refleksji ani wiedzy, po co to święto jest i dlaczego. W sumie tutaj nas łączy ateistów z tymi chrześcijanami, ponieważ my też nie wiemy, po co jest i dlaczego, ale jest. Niektóre zwyczaje są fajne. Jajko na przykład jest bardzo fajne. Śmigus dęgus jest bardzo fajny, naprawdę. Inne obrzędy są świetne. I ja powiem coś takiego. Może będzie to brzmiało dla ateistów obrazoburczo, ale ja będę obchodził te święta bez wymiaru religijnego. Natomiast jako tradycja. Jako tradycyjne spotkanie z rodziną, gdzie nie zawsze możemy się spotkać, a tu możemy. Będziemy spożywać niekoniecznie za bardzo święte potrawy czy napoje. Ale smaczne i pożyteczne. Oczywiście. Czego i Państwu życzymy. Dziękuję bardzo. Ja również. Do zobaczenia.